wiem, czym to trochę przypomina osiedle w Prypeci. No, jak widzimy, jest to też tak klimatyczne, w takich klimatach. I o co tu chodzi w tym osiedlu? No, jest to osiedle, które powstało po 1968 roku. I wiadomo, jak zaczęli tu stacjonować radzieccy wojskowi, to te mieszkania tutaj były przygotowane dla nich. Całe teraz osiedle było dla nich. Coś takiego jak u nas te Kłomino kiedyś było. No i to osiedle tutaj funkcjonowało do 1991 roku. Gdzie wiadomo, jak już Rosjanie po prostu opuścili, jak już komuna się skończyła, opuścili tutaj Polskę, tak i Czechy. No i tak sobie tutaj stoi to po dzień dzisiejszy. No i zobaczymy, co tam w środku jest, bo z tego co wiemy, można jeszcze artefakty z tamtych czasów gdzieś tutaj znaleźć. Postaramy się to poszukać. Ja też zaraz taki krótki wstęp zrobię. No, jak widzimy, klimat jest. To tak jak tak widzimy, są puste tutaj te bloki, będą mieszkania puste, ale właśnie w niektórych mieszkaniach można znaleźć różne takie jakby te gazety jeszcze radzieckie czy coś. Tylko że jak to widzę, tutaj jest dosyć teren dosyć duży, rozległy. No, zobaczymy, jak to wygląda. Czy nam się dużo znaleźć, nie? Takie. Aha, jeszcze nie powiedziałem, no jesteśmy w Czechach, nie? Bo nie wiem, czy na początku powiedziałem, bo to się te budynki się znajdują w Czechach. No, musimy to jakoś potem ogarnąć. Nie wiem, czy to do każdego bloku będziemy wchodzić. No, chciałbym znaleźć właśnie te artefakty, żeby wam pokazać. Takie różne tapety się tu jeszcze gdzieś zachowały. Jest też ze mną Dawid, serce Urbex. Znaczy teraz kolejne są budynki. Nie, to czteropiętrowe są, nie? Ja chciałbym znaleźć te artefakty, nie? Różne. No nie wiem, spróbujemy, zobaczymy. Tak na szybko, nie? Bo to jeżeli nic nie... No, dokładnie. No, tu będzie jasno wszędzie. To chyba czy nie czy będzie. Tak jak widzimy, no jeszcze jakieś kafelki stare się zachowały, to pewnie była kuchnia, czy jak to tu wyglądało, ten cały układ. No, pokój i kuchnia w zasadzie. Małe, no. Pójdziemy do góry. Właśnie nie wiem, który to by był blok, nie? Z tymi artefaktami, nie? Który to blok? Bo to gazety były takie radzieckie, wiesz? I to wszystko, wiesz? Ale nie wiem. Bo tu jest dużo tych bloków. Bo tak będziemy, każdy będziemy musieli przejść, to trochę czasu nam to zajmie. Jakiś linoleum stary. Też fajnie z góry będzie wyglądać na pewno, jak na samą górę przejdziemy. Fajny klimat taki jakby. Klimat taki, no. No jak ty to powiedziałeś, nie? Prypeć. Prypeć. Postsowiecki. Są takie stare tapety, jeszcze możemy zobaczyć. Pozrywane. Nie, na pewno to było z tamtych czasów, bo tak jak powiedziałem. Patrzcie, jest. Radzieckie bicie. Stare gazety, już mamy. Ciekawe, który to jest rok. Okay. Nie tutaj za bardzo. Chyba, może znajdziemy jeszcze gdzieś dalej. Ale widać ewidencję, no i to potwierdza to, że tutaj mieszkali ci żołnierze, nie? Tak, żołnierze albo jacyś wysoko postawieni rangą oficerowie. Bo przeważnie takie bloki to tworzyli dla rodzin oficerów.
oficerskich, wiesz, bo w zasadzie żołnierze to w koszarach mieszkali, nie? Mieli zakwaterowanie, nie? Możliwe, że dla rodzin, nie? Dla rodzin, no ale to nie, nie wiemy tego na 100%, to jest tego na chwilę naszym przypuszczeniu. Ja bym powiedzieć, no klimat tej budowli, budowli, no. Nieźle to wygląda. Opuszczone miasto. Opuszczone miasto, no osiedle. Osiedle, no. Tak czy siak jest ciekawie. Tu jeszcze był chyba, nie wiem, czy to było tu, taki pokój wytapetowany tymi gazetami radzieckimi. Tu też mamy następną gazetę, też po radziecku, rosyjsku. No, tu też było coś, widzimy, nie wiem, kuchnia albo coś, nie? Ciekawe, co tu było, to taka dziura? Może te ruły szły na pewno. Ja, ruły tu szły, widzisz? No. Trzeba uważać, już są to zbrojeniowe jeszcze. No jak widzicie, no tyle lat to tu stoi, a jeszcze jakieś gazety się zachowało, czy coś. O kurde, a tu co? Zobaczcie, tu już totalna dewastacja. No, tu już nic nie ma. Dziwnie się czuję, bo to mimo wszystko jest... widzisz, klimat taki radziecki, a jesteśmy w Czechach. Czechach, no dokładnie. Te jakieś, nie wiem, dywany jeszcze, te kładziny zostały. Tak trochę czuję, jakbym był w opuszczonym mieście. No. No. Tu już ostatnie jest piętro. Ostatnie piętro mamy, może gdzieś tam na dach się uda wyjść, ale jak na razie widzę wyjście, tu jest chyba, ale tu nie wyjdziemy, nie ma szans na dach. Spadniemy. No. Patrzcie, tu jest scena, patrzcie, tu na dach. Na dół, no. Ja nie wiem, jak, może łapieć jakieś tutaj. Może w jakimś bloku gdzieś coś będzie, ale... Czeskie papierosy. Zobaczcie, tu mamy teraz praktycznie w całej okazałości to. Możemy zobaczyć. Nieźle. To wygląda. Jakieś zdjęcie za tym. A tu z tej strony chyba raczej nic nie będzie. Widzicie, jak wysoko? Balkony. Też to fajnie wygląda. Widzimy obiekt ciekawy. Może tutaj, wiadomo, nie ma za dużo rzeczy w środku. W zasadzie nic nie ma, oprócz tych ścian. Ale sam klimat tego wszystkiego... Gazety radzieckie są. Spróbujemy tam jeszcze coś znaleźć. Nie wiem, tam wszystkich chyba nie będziemy chodzić za bardzo. Bo to jest dużo. Poza gazetami. No i wiem, że ta płyta winylowa jest, ale to wiadomo. Dobra, pójdziemy dalej zobaczyć. Fajnie tu wygląda. No fajnie, tu żeś wyszli z tego budynku, no teraz będziemy się tam kierować w głąb tych może budynków gdzieś. A wszystko tak fajnie porośnięte, nie? Tu no, no. To dziko chyba musiało być. Tak, fajnie. Jak tu to wygląda? Jaki czat. Słońce, zdjęcie będę robił. A tu, no. Niezłe. Z góry, z drona zdjęcie sobie. No, to później najwyżej.
Dawid tu Madonna odpali. Zobaczymy, czy komuś do głowy nie wlatce. Ale las, nie? No niezłe i te budynki, jaki klimat. No. No myśmy tam byli chyba w jednej klatce tylko, nie? Też. Bo tu jest już każda klatka osobna, nie ma wyjście, nie? Kurde, jakby mamy... Nie, to... To będzie za nudno, no też was zawnudzimy trochę. O, tam są jakieś tapety zostałe, może tu wejdziemy. Inaczej to trochę, widzisz, rozwiązane. Kibel tu jest taki. Tu jest kibel. No. Widzimy tutaj jakieś gazety, znaczy tapety stare jeszcze. Ciekawe. Dziwne, nie? Jeszcze tak nie wiem, co to jest. To znaczy nie małe, nie? Takie małe. Małe, małe, no. Takie choćby kawaler. No. Nie wiem, czy on się tak gnieździ, czy co? Nie. Też jakieś dziwne takie pomieszczenie, nie? Takie jakby... A tu kuchnia. Widzisz? Ale dalej, kuchnia z oknem, nie jest. Była. Jakiś sznurek wisi jeszcze, nie? Co jest tu? Pawlacz tak zwany był. No że na tym mieszkaniu tak trochę lepiej zachowano. Tu już jakieś... O, tam nie ma co chodzić ani. Nie wiem, może jak pójdziemy tu trochę do góry. Nie wiem, czy to ma sens znowu do góry lecieć. Kurde, ale to się sypie same? Chyba tak. Właśnie nie wiem, ale skąd to się sypie? Wiesz co, to nie ma sensu, to jest wszystko rozwalone. To już jest gorszy niż... W gorszym stanie niż tam. Nie wiem, na co to. Tapety jakieś jeszcze. Chyba jakiś salon mógł być. A tu taki większy to, nie? Jakby no, było. Taki większy, jakiś... Musiał generał mieszkać. Bo tu wielkie, zobacz, tu też, nie? Patrz, tu jeszcze... No, tu mówię ci, tam musi jakieś... No, tu jest duże to mieszkanie, nie? Ale zobacz, tu jest klimat fajny. No, co, popatrz, Paweł. Nie, kafelka, myślałem, że jakaś płyta. Płyta, no. Też nie myślałem. Ale fajne kafelki, no, zobacz. Na to. Rosyjskie te, kurde. I co jest, patrz, czeskie... A, to są już czeskie, to ktoś nakleił w dzisiejszych czasach. Ale fajnie się ta farba tak już, nie? Fajnie to wygląda. Tu jeszcze ten gumolic został na linoleum. Na linoleum jeszcze, no. To tak, coś tu jest, niektóre coś więcej, tu coś mniej. Gdzieś w 91 stało. Tak, 91, tak. Tam było, no, czytaliśmy właśnie na czeskiej stronie. W ogóle tranzator pomógł. Ja tam wyczytałem właśnie, że... Nie wiem, czy to ma sens tu iść, czy nie? Jak się to wygląda? No tam się chyba pokończą te bloki. No, zobaczymy, co tam jest w tej strony. O, tu jest jeszcze, a tu jest kompletnie ruina. Tu zobaczcie, jaki klimat jest. Jasny gwint. Jak to wygląda. Nieźle. Ale czad. Zobaczcie, tu jest fajny klimat. Ta alejka, nie? Jakieś z tego już nic nie zostało za bardzo, z tego budynku. Nie wiem, czy to jest. No, bo do zbiórki będzie może. Nie wiem. Czekaj, ja sobie tu jeszcze wejdę. Tam widzę takie ciekawe mieszkania. To będzie ostatnie mieszkanie, do którego wchodzimy, bo tu, jak mówię, no nie chcę wam też zanudzać, a jak widzicie, no
O, jest. Znalazłem ty, ale ja mam nosa. Zobaczcie to. Całe popłynie włosy. Widzisz, ale mam nosa. Tego szukałem. Ja wiedziałem, że to tu jest. To są gazety te. Gazety rosyjskie, zobacz. Ale jak data? 1980 rok. Krypowujesy. No. No, 1900. Nie. To jest od czasu, jak tutaj musieli mieszkać? Tak. To. Są Katowice chyba. Kato... Nie wiem. Ja nie wiem po rosyjsku. Po prostu wyklejone. Albo Moskwa. Tymi gazetami. No. Już tutaj miał jakiś swój zamysł. Tutaj też, ale to już odpadało, widzisz? Cały pokój faktycznie był tymi gazetami oklejony. Ale miałem szczęście. Nie wiem, czy nie wygasić, może tak lepiej będzie widać. Bo jak świecę, to się to odbije od tych gazet. No jednak coś ty mam. Na dwóch gazety. To zobacz, to tu jest, zobacz. Co? Rosyjskie skrzynie wojskowej. O. Kurde, miałem nosa, że tu szedłem. Tyle bloków i udało się. Dziwne, takie jedno pomieszczenie, no. To się tak zachowało. Niezłe, nie? Czekaj, zrobię sobie zdjęcie. Czekaj. To sobie albo dobra. No, czekaj. Też się patrz, tu przy pokoju. No, też są te. Ale zobacz, ale to jest na drugiej stronie tej tapety. Ta tapeta odeszła i to zostały te... Nie no. Tak, to jest. Nie wiem, to już kleił na tym, zobacz. Ktoś tu potem już tapetę kleił, widzicie? Albo na to kleił tapetę. Tak. Czyli ktoś tu też w tym mieszkał. Pieszaki. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. No, to jest to samo, co tam było. Kurde, te gazety fajnie to wyglądało. Tu też jest, tego jest, zobacz, to jest wszystko, wszędzie. No. No. Myśmy szukali innego pokoju, a to cały blok z tymi gazetami. To sobie zdjęcie będzie lepiej widać. Jest jaśniej. A jak ktoś potrafi po rosyjsku czytać, to sobie może tu zobaczyć, co tu jest na tych gazetach. Mówię, że teraz czasy mamy. No. Gdzie? A tu? Też 1963. Tylko czy to są takie, wiesz, faktyczne gazety, czy to są jakieś kurde... Nie, nie, to, nie by, to będzie faktyczne, to oryginalne gazety z tamtych czasów. A, czy... Ale akurat, że w tym budynku nie wszędzie są te gazety. No, 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 a tam nie było, no, myśmy też wszędzie nie byli, ale... To jest... No, natomiast to samo, tylko że z drugiej strony też taka kuchnia, wiesz. Tu na ziemi też te gazety leżą. Co, nie, no, no, muszę tam... Wszędzie to leży, taka gazety, widzisz, też. A, zobaczymy jeszcze jeden i to... O, wszędzie są te gazety. Zobaczcie, ile gazet. Jak to wygląda. Ciekawe to jest. No. Wszędzie są te gazety. W każdym. Nie wiem, jak czemu to tak. Że jak wy będziecie wiedzieli, napiszcie w komentarzu. Co ich nie ma. Na balkon wyjdziemy. Ja, da, spoko. Nie wiem, to wygląda.
Które wskazują faktycznie na to, że tutaj przebywali radzieccy żołnierze, tak jak historia nam mówi. No i co? Myślę, że ta miejscówka wam się podobała. Jak tak, to zawsze lajka, komentarz. No i co? Zasubskrybujcie kanał, jak jeżeli tego jeszcze nie robicie. Do następnej wyprawy. Na razie, hej!